Dwudziestolecie istnienia świętowała Akcja Katolicka Diecezji Ełckiej. Jej początki sięgają listopada 1997 roku. Formację utworzono na mocy dekretu biskupa Wojciecha Zięby. Dziś na terenie Diecezji Ełckiej działa 57 oddziałów parafialnych, które zrzeszają 700 członków. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się mszą świętą w Ełckiej Katedrze, której przewodniczył ksiądz biskup Jerzy Mazur, ordynariusz diecezji ełckiej. Kolejne punkty obchodów odbyły się w miejscowym Centrum Kultury. Tam wykład pod nazwą Odpowiedzialność za ojczyznę jako dobro wspólne wygłosił ksiądz dr Tadeusz Białous. Zebrani goście mieli okazję obejrzeć też film o działalności Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej, który zobrazował 20 lat jej istnienia. Były również przemówienia, odznaczenia i podziękowania. Wśród wyróżnionych znaleźli się Lucyna Charytan ze Świętajna, Jadwiga Czartolińska ze Studzienicznej i Czesław Baraniak z Augustowa. Spotykamy się akurat w swojej parafii, spotykamy raz w miesiącu. Mamy swoje msze w kościele, odprawiamy różaniec, również organizujemy dekoracje kościoła na różne okazje. Także próbujemy w jakiś sposób po prostu włączać jeszcze inne osoby, chociaż czasami jest bardzo ciężko. Dlaczego warto się przyłączać? No, chociażby po to, żeby coś dobrego zrobić. Pokazać, kim jesteśmy my Polacy, bo to nie konkretna grupa, ale po prostu my, jaki jest nasz Kościół, może tak, no nie wiem. Tak myślę, tak to czuję. Myśmy już chyba około 10 mieszkań dla biednych rodzin, żeśmy wyremontowali, odbudowali. W jaki nazwie Bogu podziękować? Właśnie w ten sposób, bo tyle jest biednych rodzin, a szczególnie bardzo pokrzywdzonych nieraz przez los, choroby i inne tam tragedie. Działania pomocowe to jednak tylko część inicjatyw realizowanych przez świętującą formację. Orszaki Trzech Króli na pewno, tak, organizujemy. Organizujemy Misterium Męki Pańskiej. Włączamy się aktywnie w marsze dla życia i rodziny. Organizujemy spływy kajakowe dla młodzieży. Organizujemy rajdy rowerowe. Oddział w Olecku podjął próbę prowadzenia przedszkola. Parafialne oddziały również pomagają ubogim, przygotowując im ciepłe posiłki. Przygotowujemy paczki dla dzieci z rodzin najuboższych. Nie wiem, no wiele konferencji, wiele wykładów, zapraszamy profesorów. Także no formujemy się, modlimy się, no i co, i bawimy się na balach bezalkoholowych. Mnogość prac wyróżnia tutejszą organizację na tle innych działających nie tylko w Polsce, ale i poza granicami, zaznacza Urszula Furtak, prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Bogu trzeba dziękować za tych ludzi, za tych kapłanów, którzy tworzą Akcję Katolicką w Diecezji Ełckiej. To wielkie spektrum dzieł, które podejmują, mnogość inicjatyw. To wielkie świadectwo, piękne świadectwo życia Bogiem w pięknej ojczyźnie Polsce. Asystent diecezjalny ksiądz dr Maciej Gilewski podkreśla, że ważną rolą akcji jest dzielenie się dobrem. Bez wątpienia duchowość Akcji Katolickiej oparta jest na dojrzałości, na pracy systematycznej w swoich parafiach, w swoich oddziałach wraz z księżmi asystentami. Bez wątpienia możemy powiedzieć, że rośnie zaangażowanie wiernych świeckich w Kościele. Jest to taka dojrzałość osobowa, jednocześnie tożsamość wypływająca z przekonania, kim się jest, co się chce zrobić dobrego dla środowiska lokalnego. Tutaj mówimy o środowisku na przykład miasta Ełk i innych miejscowości, które tworzą diecezję czy parafię, jak również zaangażowania innych osób, które czasami stoją z boku, przyglądają się może brakiem aktywacji, dopingu, aby włączyć się w dzieła, które mogą służyć dla tak jednostek, jak i rodzin i dla społeczeństwa. Wyjątkowego charakteru uroczystości dodał występ ełckiego chóru Gospel. Świętowanie zakończyło się wspólną agapą.